Siema, szybki film jak zwiększyć FPS w 5M w 2024 roku, czyli odświeżona wersja starego filmu. Zaczynamy. Pierwszy sposób, wpisujecie sprawdź czy są aktualizacje, sprawdź aktualizację. Jeżeli pokaże wam, że macie dostępną do pobrania aktualizację Windowsa, to ją pobieracie. Drugi sposób, Windows, wpisujecie ustawienia, grafiki, aplikacja klasyczna, przeglądaj. Szukacie tutaj 5M'a, klikacie później na to, opcje, wysoka wydajność, zapisz. Trzeci sposób, NVIDIA Experience, klikacie sterowniki, pobieracie najnowsze sterowniki, uruchamiacie ponownie komputer i wszystko gra. Czwarty sposób, znowu odpalacie NVIDIA Experience, wchodzicie na GTA, szczegóły, tutaj i to przesuwacie na maksa na wydajność i zastosuj. Piąty sposób, odpalacie NVIDIA Control Panel, opcja na samej górze, ten suwak przesuwacie na maksa na wydajność i zastosuj. Następnie zakładka od dołu, ustawienia programu. Tutaj szukacie 5M'a i na wszystkie takie ustawienia jak filtrowanie tekstury jakość ustawiacie na wysoka wydajność i tak we wszystkich. Szósty sposób, odpalacie YouTube'a, wpisujecie 5M Citizen FPS Boost, czy jakoś tak mniej więcej i pobieracie sobie z jakiegoś filmu, jakiegoś Citizena, który doda wam parę FPS-ów. I ostatni, czyli siódmy sposób, ustawienia już w samym GTA. Tutaj macie pierwsze ustawienia, które są najlepsze. Tutaj macie drugą zakładkę, grafika zaawansowana i tutaj tak samo macie takie ustawienia. Dobra, to już wszystko. W krótkim czasie próbowałem przedstawić 7 najlepszych sposobów na poprawienie FPS-ów i tym samym odświeżyć film, który był nagrany pół roku temu w 2023 roku. To tyle, siema. Nawybijać, ona się uczy jak mam cię wyzwijać. Kiedy napierdalam, no proszę lecę. Ta widzi jak kurwa przecina, wiesz. Jestem pierdolonym szefem mafii. Sztuk przyjęli księdza P. Morda do parafii, no pedofila. Ona do mnie pierdoli, czemu mam tu takie stila, ej.